wszystkim. Zobaczcie, co znalazłam w sklepie. Taką jakąś paczkę, niespodziankę. W środku mają być ponoć ciasteczka i różne gry oraz jakieś niespodzianki. Bardzo, ale to bardzo chciałabym wiedzieć, co to są za niespodzianki. Zatem nie czekamy dłużej, tylko otwieramy tą oto paczuszkę. Otwieramy! No to... Ciach! I proszę bardzo, otwarte. Wprawdzie nie najładniej mi to wyszło jakoś tak krzywo, widzicie? Ale jestem w stanie teraz zobaczyć, co znajduje się w środku. Jakie niespodzianki, jakie ciasteczka, bo ciasteczka też bym chciała. I jakieś pyszne, żeby były. Coś tu jeszcze jest. Chyba więcej nic tutaj już nie ma. Pustka. Okej. Wszystko otwarte. I proszę bardzo, mamy tutaj kolorowankę z Elsą i z Aną. A to co to jest? To są chyba puzzle, które trzeba sobie samemu wyciąć. A z drugiej strony, ojejku, labirynt. Labirynty są ciężkie. Chyba będę musiała go zrobić. Tutaj mamy jakieś tło. Wygląda jak taka zamarznięta kraina z krainy lodu. Tu się chyba jakaś magia działa. Zobaczcie, jak ten cały śnieg unosi się i wszystko tak błyszczy. Mam wrażenie, że była tutaj Elsa gdzieś i ona to zrobiła. Niespodzianka jakaś. Ale zaraz, czy tutaj są ciasteczka? Chyba tak. Tak wyczuwam troszkę pod palcami. To są naklejki. Całkiem fajne. Zobaczcie, jaką ma długą tą... Jak to się nazywa? Taką pelerynkę, prawda? I coś jeszcze tutaj jest. Co to jest? To są chyba takie figurki. No dobra, to zaczniemy sobie może z tymi figurkami. Proszę. Jedna już prawie jest. Uwaga, teraz ostrożnie. Zaraz, to się nie wyrywa do końca. To jak to działa? Chyba tak. Jej, stoi. Mamy go. I jeszcze jedna. Tylko z tej ramki muszę to wyciągnąć. Jest. Ramka gdzieś tam na dół. Proszę bardzo. Wyglądają całkiem fajnie. I teraz może coś się tutaj dziać. Zobaczcie, użyjemy sobie tego tła. Na przykład tego magicznego tła. I... teraz sobie rozmawiają. Jejku, gdzie jest Elsa? Nie wiem, ale widzę, że chyba nasłała na nas jakąś chmarę. To nie jest chmara, to tylko śnieg. A wyglądają jak jakieś szarańcze. No co ty opowiadasz? Szarańcze? W zimę? Nie, to jest na pewno śnieg. Uciekamy! Może tak właśnie było, nie wiadomo. Okej, otwórzmy sobie może teraz ciasteczka. Miejmy nadzieję, że będą jakieś smaczne. Coś nie bardzo mi to idzie. Chyba będę potrzebowała, tak jest, nożyczek. Już. Zerknijmy. Tu pisze Anna. Proszę bardzo. Ale połamane. Ojejku. Jest! Jedno całe. Jedno jest całe. Tak wyglądają ciasteczka w środku. A tak wygląda reszta. Takie połamane herbatniczki. Chyba sobie je zostawię na później. Z herbatą sobie zjem. No to odkładam gdzieś tam do tyłu. Co tutaj jeszcze mamy? Ja zobaczcie, przegapiłabym. Olafa bym przegapiła, jak ja mogłam. Poleciał tam gdzieś z boku i nie zauważyłam, że w ogóle tam był w tym opakowaniu. Zobaczcie, jaki fajny, słodki. Pasuje nam tutaj, pomiędzy nimi. Proszę, jak stoi sobie fajnie. Taki wykrzywiony jest. Chyba musiał się splaszczyć w tym takim woreczku, ale trudno. Odegnę go jakoś i będzie dobrze. Wywrócił się! Jest, stoi, ale nie widać go dobrze. Lepiej jak leży. Tak jest fajnie. Dobra, Olaf na bok. I teraz tak. Mamy tutaj Elsę i wiecie co? Ona chyba spowodowała, tak jak już wcześniej mówiłam, że ten cały śnieg się wzburzył. Więc odegramy sobie taką scenkę. Jak tylko uda mi się tą naklejkę odlepić i damy ją może tutaj, będzie pasowała. Albo tu, albo tu, albo... Tu będzie wyglądała fajnie. Zobaczcie. Jest!
I teraz potrzebujemy jeszcze może... zrobimy tak. Zrobimy, że Olaf z Anną będą się chowali tutaj. Za skarpą jakąś taką. O! O! Super, świetnie to teraz wygląda. Możemy sobie coś jeszcze dodać. Co to jeszcze tutaj znajduje się? Mamy Disney Frozen. A co? Możemy sobie to nalepić tutaj. Niech wszyscy wiedzą, z czego to jest, jakby jeszcze nie wiedzieli. Albo może z tej strony zakleimy sobie tutaj napis Disney. Tutaj pisze Disney. Więc o! Ulepszony napis Disney. Z Disney Frozen. I teraz tak, zamek lodowy. To może gdzieś tak w oddali by się on znajdował. Gdzieś tam może na tej górze. O! Tam gdzieś wysoko, wysoko, wysoko. Ta-da! Teraz tak, drzewa może. Jedno. O, to nie ma w ogóle żadnych listków. Damy go może gdzieś z tej strony. Przed zamkiem. O, krzywo. No, teraz już chyba tego... Nie dam rady tego odlepić. No, trudno. To jest jeszcze jedno takie samo. O, proszę. Droga do nowo wybudowanego pałacu, takiego z lodu, jest poprzez drzewa. Zrobimy sobie taki mini las. Jeszcze jedno drzewko. Tutaj. O. I ostatnie drzewo. To jest dosyć duże. Niebieskie takie. O. Tak wygląda. Wygląda całkiem fajnie. A gwiazdki może sobie zostawimy na kolejne tło, bo jest jeszcze jedno. O, zapomniałam o nim prawie. Tutaj mamy jeszcze jedno. Zróbmy sobie tak. Ta gwiazdka, śnieżynka taka, pójdzie na przykład tutaj. O, jedna. Druga, ta jest biała, to może gdzieś niżej. O, druga. Ta jest taka sama. Trzecia, może stąd niech sobie spada. I czwarta, ta jest taka sama jak pierwsza. Może tu, może tutaj. O, mamy, ale teraz brakuje mi naklejek. Tu już mam wszystkie naklejki do scenki, że ten śnieg tak wiruje w powietrzu i tutaj Olaf z Anną się chowają. I o dziwo się śmieją, myślą, że nic im się nie stanie, a to dosyć niebezpieczne, prawda? No, a do drugiej scenki co? Mam ich wykorzystać, tak? Chyba tak. A do tamtego to mi bardziej pasowały, ojejku. No, ale nie szkodzi, dobra, niech już tak będzie. Tak kolorystycznie lepiej wyglądało na tym. O! A, spadło mi! Jest, podniosłam z ziemi. Może być tutaj. Jak myślisz, gdzie jest Elsa? Myślę, że ukryła się w swoim pałacu nowym. Ojej, koniec jest tak wysoko na górze, chodźmy tam. I tutaj sobie doszli. I została teraz tylko Anna z Olafem. No, można sobie się pobawić dosyć fajnie takimi scenkami, nie powiem. Jak ktoś ma wyobraźnię i pomysły na to, jak takie scenki sobie tworzyć, to jak najbardziej. I teraz tak, mamy puzzle. To zaraz, zróbmy tak, przyporządkujemy sobie przy pomocy tej kredki. To jest kredka czy ołówek? Zaraz, to jest ołówek jednak. Więc tak, to jest głowa kogo? No, zakładam, że... To jest głowa Svena, tak? Więc zróbmy sobie tutaj numerek 1. To jest cyfra 1. I tutaj damy 1. Nie będę wycinała, dlatego że tak naprawdę chciałabym ten... przejść sobie przez ten labirynt. To by było dosyć fajne. No chyba, że najpierw zrobię labirynt, a później to sobie powycinam i poprzyklejam. Nie. Zaraz, niech pomyślę. Okej, zdecydowałam jednak, że zrobimy w ten sposób, że będę tutaj sobie pisała różne cyfry. Na przykład będzie 2, 3, 4, 5, 6. O, ta szóstka jakaś taka nie bardzo. 6, 7, 8, 9. I teraz będę przypasowywała do pustych miejsc. Więc tutaj na pewno jest Sven. Teraz tak, dwójeczka jest tutaj. To jest brzuszek od Olafa. Więc 2 tutaj piszę. Teraz 3, o, mamy głowę od Olafa. 3. Czwórka gdzie jest? Tutaj jest Elsa. Która to jest? To nie ta, to jest Anna. Więc tutaj będzie 4. 5. Kristoff, jego głowa. Tutaj. 6. A to co to w ogóle jest?
To wygląda ciekawie. To nie wiem, to zostawimy na później. Teraz 7. Wygląda jak jakaś miotła, którą trzyma sobie w dłoni Krzysztof, więc to będzie 7. Teraz 9 tutaj. No więc wygląda na to, że 6 ma iść tu? Ale co to w ogóle jest? To wygląda jak... Nie, tutaj! Ach, udało się, tu! To jest poroże od Krzysztofa, a to jeszcze 8 jest, przegapiłam. To jest sukienka. No, gotowe. Dobrze mi poszło. I teraz przejdźmy do tego, co jest trudniejsze. Już się boję. Więc, Olaf ma znaleźć mini bałwanki. Tutaj zaczynamy. Idziemy tędy, w lewo. No na razie idzie mi dosyć dobrze. Na razie jest dosyć proste. I co, żadnych przeszkód na mojej drodze. O, i teraz w którą stronę, jak pójdę na dół, to będzie ślepy zaułek, więc muszę iść tu w prawo. Okej. Okay. No, już tak 1/3 labiryntu za mną. O-o, o-o. Gdzie teraz? Nie wiem, ryzykować? Nie no, zaraz, nie mogę ryzykować. Prześledźmy tą trasę. Jeśli pójdę w dół, to tutaj zabłądzę. Tutaj w dół też. No aha, no to wszystko jasne, muszę iść do góry. Idę, idę sobie, idę, 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 idę. Nie tu, nie tu. Tutaj też nie. Dobrze mi idzie. Dobrze mi idzie. I teraz gdzie? Nie do góry, troszeczkę dalej i dopiero do góry. W prawo, na dół, w prawo. O-o. Teraz uwaga. Tutaj mogę iść do góry. I później na przykład jakoś... Wiecie co? Chyba do góry. Do góry. W lewo, na dół, w lewo, do góry. W lewo. Na dół, w lewo, do góry, w prawo, do góry, w prawo, na dół, w prawo, do góry, w prawo, na dół, ojejku, w prawo, do góry, w prawo, jest, udało mi się, strzałeczka, że udało mi się w tą stronę przejść, super, bałam się, że będzie gorzej, ale całkiem świetnie mi poszło, także rewelacja, jestem z siebie zadowolona, jestem z siebie dumna, mogę sobie przyznać jakiś medal. Haha, medal dla mnie! Dziękujemy. No to zadanie zostało wykonane i ostatnią rzeczą, jaką tutaj tak naprawdę znalazłam, jest kolorowanka, z czego się cieszę, ponieważ lubię kolorować i często na kanale robię kolorowanki, zatem... Do dzieła! Wyciągam mazaki i kolorujemy. Stryk! Niebieski. Turkusowy. Niebieski. Żółty. Czerwony. Różowy. Beżowy. Fioletowy. Niebieski. Zielony.
brązowy, pomarańczowy, niebieski, żółty, niebieski, czarny, turkusowy. Kolorowanie skończone. Mam nadzieję, że Wam się podoba. W paczuszce nic już więcej nie było. Zatem to tyle dzisiaj i widzimy się następnym razem. Kciuki w górę poproszę. Trzymajcie się, pa pa!